kochani, tu ja wasz Wojtas. Ciśniemy, nie ma po prostu bata na to. Ciśniemy. W dzisiejszym filmiku to zrobimy właśnie, połączymy tłumienie prawej ręki z lewą, albo lewej z prawą, albo prawej z lewą, albo właściwie, no nie wiem, jak to tam, jaką kolejność byście chcieli. Dobra, skupta się ta porządnie, tylko słuchajcie porządnie, co wasz Wojtas mówi. Dobra, także ciśniemy. Oczywiście przestrzeń włączony jest, zarobiście. Przypomnijcie sobie to, co było w pierwszym filmiku odnośnie tłumienia tej ręki prawej, odnośnie tłumienia lewej ręki. I teraz właśnie tak, istotne jest to, żeby mieć synchronizację jednej ręki z drugą. Aczkolwiek to też wychodzi w praniu i to wychodzi automatycznie, ponieważ jak mamy na przykład jakiś riff na przykład na Four Horsemen, prawda? Mamy taki motyw. 3-5, 3-5, 5-7, 3-5. 5 na tych, na strunie 4 i 5. I chociażby skupmy się teraz na tych trzech dźwiękach. Raz, dwa, trzy, cztery. Przepraszam, na tych czterech dźwiękach. Czterech pozycjach tego riffu. Jak tutaj na przykład właśnie ostatni dźwięk jak jest bardzo istotny. Gdybym nie tłumił, to by w ogóle było dziadostwo. Jakbym nie tłumił w ogóle żadną, ani prawą, ani lewą ręką. Byłoby... No, słuchaj, że właściwie to jest, wybrzmiewa i nie jest tak jak powinno, nie brzmi tak jak powinno brzmieć, bo ma być krótko. Tutaj istotne jest to, że w lewej ręce, możliwe, że to ominąłem w tym poprzednim filmiku o lewej ręce, bo mówiłem o tym pierwszym palcu. Chodzi właśnie o to, żeby struny po uderzeniu riffu podnosimy palce. Nie, na pewno to mówiłem. Podnosimy palce po prostu. Widzicie ten ruch, że tu się lekko się uginają podczas uderzenia. Jak kończy się uderzenie, to wtedy podnoszę je, czyli one już same w sobie tłumią. Nawet jeśli nie kładę tego pierwszego palca, tak jak mówiłem, prawda? Mówiłem, żeby kłaść ten pierwszy palec, on tłumi cały gryf. To nawet jeśli go nie kładę, to żeby urwać dźwięk, to po prostu podnoszę te palce, które uderzają, wydobywają dźwięk. Wiadomo, że to jest i tak wybrzmiewa, bo nam wpada w rezonans na tej długości odtąd dotąd, prawda? Wpada w rezonans. W każdym razie spróbujcie sobie jeszcze raz ten motyw. No, poziom trudności zależy od utworu, jaki gramy, prawda? Bo na przykład mamy na Master of Puppets chociażby. Prawda? Czy mamy... Po pierwszym uderzeniu od razu musimy tu przyłożyć, bo nawet jak podniosę i tu stłumię, to też efektu nie ma. O co chodzi, nie? Kończę od razu i tu mnie tu i wtedy jest idealnie króciutki dźwięk. To jest bardzo ważne. No widzieliście, jak to było w master, prawda? Muszę po uderzeniu od razu tutaj tłumię tą ręką, no bo to inaczej wyjdzie właśnie kiszka. No cóż to jeszcze mógłbym wam poradzić? No najważniejsze, żeby próbować i właśnie mieć na pewno na uwadze to, żeby
cały, jakby to powiedzieć, cokolwiek nie, tak, myśl, mówię do ciebie, mój ty drogi, kochany widzu, myśl sobie w ten sposób, że po prostu jakikolwiek dźwięk na przestrzeni zagrasz, to on od razu musi być po uderzeniu palec podnieść, żeby go skrócić, prawda? Nie zostawiać dźwięku, chyba że musi być, prawda? Chyba że musi być. Nigdy go nie zostawiać. To ma być taka... O to można tak sobie wyobrazić, że jak dociskamy palec do progu, do druta, to że wtedy jest krótkie spięcie i wtedy, żeby nie dociskać, bo może nas prąd kopnąć. Więc po uderzeniu tak zrobić, żeby tylko dotykać samiuteńkiej struny, a nie progu, nie drutów. No tak można sobie to wyobrazić, nie? Żeby cały czas było tak, żeby dotykać struny, ale ich nie dociskać, bo wtedy... Robi się nie... No to nawet mi się... Nawet wskutek rezonansu wzbudzają się struny w gitarze klasycznej. Pewnie nie słyszycie. Czyli, prawda, za każdym razem odrywamy dźwięki. Druga sprawa to jest taka, czyli to jest jedno, się trzymamy non-stop tego. Druga sprawa to jest taka, że palec lewej ręki, pierwszy palec, generalnie kładzie się, non-stop kładzie się na tych strunach. To musimy pamiętać. On właściwie prawie, że zawsze leży, chyba że wymaga od tego konstrukcja utworu, że gdzieś trzeba go gdzie indziej dać. To nie leży na wszystkich strunach, tylko leży na tych, które, prawda, są poniżej tego palca, nie? Ale tak czy siak, on cały czas leży, cokolwiek nie gramy, on jakby jest taką poduszką, która cały czas jakby tłumi. To musicie to pamiętać. Czyli jedna rzecz, to że jak naciskamy dźwięk, to później je podnosimy, żeby nas prąd nie kopnął, w cudzysłowie. Druga rzecz, ten palec pierwszy, on cały czas jakby stanowi barierę do wpadania w rezonans struną. No a trzecia rzecz, no to jest to, że tutaj cały czas tłumimy w ten sposób, tak jak pokazywałem w tym pierwszym filmiku, odnośnie prawej ręki, znaczy odnośnie tłumienia prawą ręką, że tłumimy zawsze w tym miejscu, w tym, który powoduje takie brzmienie, słuchajcie. Nawet jest piosenka Megadeth, akurat w tym momencie nie przypomnę sobie tytułu, ale tak się zaczyna. Albo też Eye of the Beholder. Widzicie, żeby tak w ten sposób tłumić. No, jak te czynniki zachowacie, to i wyłapiecie także, prawda? Bo ja na przykład robię tak, że od razu kładę rękę i od razu jest ten dźwięk, który ma być. Nie, że... Albo jakiś Pac-Man. Chyba że tak musi być w utworze, prawda? Zaczyna się jakimś... Nosek swędzi. Także no właśnie, jak czegoś nie wiecie, jak coś jest niejasne, to piszcie w komentarzach, będę to wyjaśniał nowymi filmami, nowymi jakimiś takimi pomocami wideo. Więc jak coś jest niejasne, piszcie komentarze, a ja na razie to skończę ten filmik i będziemy w razie W poruszać inne tematy. Także papatki, do zobaczyska.